Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, myślę, że na początek się prześpimy do rana. Dostałam ostatnio pasek oraz pierścień wielkiego syna chyba, czy jakoś tak. Aż musimy sobie to sprawdzić, tylko może nie w tej chacie, bo będą nam je drzeć ryjek. Dokładnie. Więc sprawdźmy sobie. Ciężko. To był pierścień wilczego syna. Broń dwuręczna, siła i obrona przed magią. Dostaliśmy też taki pasek. To przecież nic nowego. Z pancerzem Nordmarczyka będziemy później nosić taki pas, oczywiście. Pas wilczego dowódcy dostałam. Tak. Lukas, ja mam dla ciebie jeden róg jeszcze. Jeden. Masz. Dziękuję bardzo. I co? I myślę, żebyśmy tutaj zrobili jakiegoś questa. Mamy bestię z Archolos, nie zaznacz spokoju i ponicę do kłębka. Ponicę do kłębka to oczywiście zadanie główne. Mamy też listy gończe. Można by się było tym dzisiaj zająć, żeby troszeczkę tutaj poekspić. I chyba byśmy tak, wydaje mi się, że zrobili. Witam pana kupca. Co ty masz? Masz bestiariusze. Przewodnik obcokrajowca po Archolos. Masz bryłę lodu. Fajnie. Masz trochę potów i wydaje mi się, że potki to sobie akurat wezmę od ciebie wszystkie. Sporo hajsu na to wydałam, ale niech będzie. I mezurki też wszystkie. Dzięki wielkie. Tak, my mamy punktów nauki teraz 66. Przydałoby się na coś je wydać i tak jak wspominałam, już nauczymy się kusze do 30%. Tylko najpierw musimy się udać do miasta. Wtedy mogłam spod Ulryka się przenieść, ale może skorzystajmy z gońca zamiast teleportacji. I chyba tą bestią z Archolus byśmy się zajęli. Spotkanie się odbywa w górnym mieście, więc skoro i tak zmierzamy do miasta, żeby nauczyć się strzelania z kuszy, no to może byśmy tą sprawę dalej ogarnęli. Ewentualnie ruszymy sobie wątek fabularny. Ale wydaje mi się, że na początek powinniśmy poboczne questy jednak zrobić. Ponieważ z tego co mi się wydaje, dużo nam do końca czwartego rozdziału nie zostało. Więc może nie przesadzajmy jednak, może zróbmy coś innego. Witam pana, gońca Araxos. Zabierz mnie do miasta. Miasto Archolos. I pod... Gildę Kupiecką. Niech będzie pod Gildę Kupiecką, ponieważ stamtąd będziemy mogli sobie iść do samego w sobie tutaj naszej siedziby gildii. I tutaj na pewno ktoś nas nauczy strzelania z kuszy. Gris, cześć. Z tobą dalej nie mogę nic poczynić. Tu jest zwykły najemnik. Dokan, czego ty uczyłeś? Łuki i zręczność, to nie chcę. Karamon uczył też łuków i zręczności, jeszcze broni jednoręcznej, to też nie. Kto tutaj kuszy? Kowal to na pewno była broń dwuręczna, z tego co kojarzę. W ogóle... Potrzebniesz. Pancerz starszego gońca... Okej, okay, nic ciekawego. Pohandlujmy. Masz jakieś nowe projekty na trzeci poziom? Nie masz takich rzeczy? Bez sensu. A potrenujmy. Do roboty. Broń dwuręczna. To nie chcę. Dobrze. To kto tutaj jeszcze mógłby mnie czegoś nauczyć? Garros na pewno nie. Łuki i zręczność. Sprawdźmy sobie szybko w dzienniku, kto nas uczył. Czego. Tylko tutaj. Informacje ogólne. Nauka... W gildii kupieckiej. Nauka gilda kupiecka. Ingor. Dokan. Sander nie, Garros nie. Co tutaj nikt nie uczy strzelać z kuszy? Dziwnie. Hmm.
No, Delart też nie. Dokan nie. Okej, widzę, że dziwnie. To co, idziemy chyba do straży, bo tam na pewno był jeden gościu, co mnie mógł nauczyć. Myślałam, że u swoich ziomków się nauczy, a tutaj nikt nie uczy. Bardzo dziwna sprawa. Nie myślałam, że usłyszę taką informację. A w ogóle też do Odgara moglibyśmy zajrzeć, czy jemu się nie pojawiły jakieś nowe projekty na przykład. Powinien był wiedzieć lepiej. Okej, i tutaj chyba był ktoś, kto uczył kuszy. I ten gościu był chyba tutaj na górze. To byłeś chyba ty. Nie? Ty mnie nie nauczysz. Niedobrze. A ty? Sambor. Hej. Cześć. Co jest, wy mnie nic nie uczycie? Jezu, właśnie marnujemy tak bardzo czas na odcinku. Może w przystani ktoś mnie nauczy. Tylko nie handel, tylko nauka. Tiago uczy z kuszy. To co, to chodźmy może do przystani łotrów. Tylko zanim pójdziemy... To... Nie wiem, w co mam wierzyć. Chciałabym tak jak mówię do Odgara zajrzeć, zobaczyć czy jemu się nie pojawiły jakieś nowe... przepisy na przykład na bronie. W końcu jest kowalem. Więc może ma jakieś nowe rzeczy. Co prawda on na trzeci poziom nie uczy, no ale cóż z tego. Co masz na sprzedaż? Masz jakieś na trzeci poziom? Nie, czyli wygląda na to, że mamy aktualnie najlepszą broń. I tak, i ty tylko siłę uczysz. Jasne. Dobrze, to co? To chodźmy w takim razie do teleportu. Oddamy przy okazji też runę do Laudusa, ponieważ mam jedną. I tak się zastanawiam, te listy gończe. Tutaj w mieście jest jeden list gończy do zrobienia i to jest Zarcholos, mi chodzi po głowie. Także może byśmy się zajęli obiema tymi rzeczami? Najemnik Marvin? Zgadza się. Mam do przekazania wiadomość od zarządcy Lorenzo. Słucham. Do miasta przybył królewski wysłannik. Jego obecność może mieć wpływ na interesy gildii, więc każdy jej członek musi udać się do kantoru po instrukcję. Najemnik Marvin ma przybyć najszybciej jak to możliwe, albo będzie miał nogi z dupy wyrwane. Okej. Królewski wysłannik? Zgadza się. Prawdopodobnie przypłynął zrobić porządek z tutejszą strażą. Ale być może przyjrzy się też działalności Araxos. Przypłynął? Gdzie teraz jest jego okręt? Na pełnym morzu. W porcie nie dałby rady orkowym galerom, a z dala od brzegu jak najbardziej. Oby tylko ten manewr okazał się niepotrzebny. Okej, po nicy do kłębka mamy kolejny wpis. No to pójdziemy jeszcze dzisiaj do Lorenzo, żeby nie było. Ej, ty. W sumie moglibyśmy też w sumie to zadanie robić. Dziękuję. Fabularne. No ale dobra. To tak, po co ja tu przyszłam? Tę stronę? Nie mam pojęcia. Jest jedno zadanie na cmentarzu z tymi hienami całymi, tylko że oni się pojawiają tylko w nocy, więc będziemy musieli się przekimać, jeżeli chce się zająć tym. Ale skoro Lorenzo nas wzywa, no to wypadałoby do niego iść, żeby nam faktycznie nie powyrywał nóg z dupy. Tak, dobra, to co? Idziemy. Jeszcze ten kartograf, mam go też do załatwienia. Ale to na spokojnie. Najpierw Lorenzo. Dobra. Tak mi coś chodziło po głowie, żeby do niego iść, ale sobie myślę, a po co? Najwyżej później. A jednak nie później, tylko teraz. No dobrze. Ej, ty! Dobrze, że przyszedłeś. Dostaliśmy spore zlecenie, chyba jedno z największych w historii Araxos. Do miasta przypłynął królewski wysłannik. Zapłacił nam za składanie raportów o stanie handlu Archolos. O czym, jak wiesz, mamy większą wiedzę niż straż. Udowodnimy, że można na ciebie liczyć.
więc postanowiłem cię przydzielić do tej ważnej sprawy. Radzę ci nie zawieść. Nasz ważny gość przebywa w ratuszu miejskim. Idź tam i powiedz jego ludziom, że jesteś informatorem Lorenzo. Wtedy cię przepuszczą. Rozumiem. Już idę. I takie nastawienie masz reprezentować również przy wysłanniku. Tylko pamiętaj, żeby okazywać szacunek nie tylko jemu, ale też jego przydupasom. Przynieś mi fortunę. Powodzenia. No dobrze. W służbie jego królewskiej mości. Dobra, kolejne zadanie. Widzę, że tych zadań jest naprawdę dużo. To zaczyna mnie po prostu, ja nie wiem, męczyć trochę. To jest tak rozbudowana modyfikacja, że no... Jak ci? Kurde, no. Dobra. To wszystko, tylko plotki. I co? Gdzie by teraz tutaj iść wreszcie? Chodźmy na Stare Miasto. Chociaż najlepiej to będzie... Nie, najlepiej to teraz pobocznymi się zająć zadaniami, także na Starym Mieście będziemy mogli ogarnąć sprawę tej bestii z Archolos. Zajmijmy się tym, żeby chociaż jedno zadanie dzisiaj zrobić. Serio, bo to się zaczyna robić trudne. Dobra. To górą przejdziemy, bo to na Stare Miasto. No dobrze. Jesteśmy już szanowanymi obywatelami, więc... Wow. Dobra. Jesteśmy blisko ratusza, także to akurat bez problemów. Bo też... Chociaż nie, naprzeciwko Austerii mieliśmy się też spotkać, żeby to zadanie z tą robić bestią. Ale to i tak po drugiej stronie chyba. Z tego co kojarzę. Także najpierw sprawa bestii z Archolos, później dopiero ten wysłannik. Nie, pomyliłam się. Austeria jest po drugiej stronie. Chociaż nie, moment. Austeria jest tutaj przecież. I tu jest nasz dom. A Austeria jest tu. Tak, i tutaj mamy się spotkać z ludźmi. No i z Rudy, Alan, Gerke, Nirka, Detlow. Serdecznie witam wszystkich zebranych. Zaprosiłem was tutaj, gdyż jesteście znani ze swych umiejętności łowieckich oraz sprytu. Zapewne jest wam znana historia o straszliwej bestii zamieszkującej okolice Silbach i straszącej okolicznych mieszkańców. Niestety, lokalni łowcy okazali się wysoce nieskuteczni w próbach jej upolowania. Postanowiłem więc zmienić podejście, by rozwiązać problem raz na zawsze i przywrócić mieszkańcom wioski spokojny sen. Dla osoby, która wróci do mnie z głową potwora, przygotowałem specjalną nagrodę prosto z osobistego skarbca. Nie będę zdradzał, czym dokładnie jest, ale obiecuję, że jest warta małą fortunę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do karczmy Bastiana w Silbach. Tam otrzymacie rogi do polowania oraz jednocześnie wyruszycie w teren, by każdy miał równe szanse na zwycięstwo. Dobra. No to co, lecimy. Do karczmy Bastiana, tak? To wiecie co, skorzystamy sobie w takim razie z teleportu w naszym domu. Ach, to jest piękne. I się tam oczywiście typniemy. Witam szanownego pana! Czy interesowałoby pana kupno wyposażenia wnętrz? W rzeczy samej, proszę pana. Sprzedajesz me... W rzeczy samej. Okay. Jednak decyzja musi nas... Dobra. Chciał. Proszę... Co ty masz? Obraz. Chciałam się tym zajmować później, no ale kurczę, boję się, że potem nie kupię tego. Dywan. Fajne dywany macie. Duża skóra niedźwiedzia. Dobra, stary. Chyba na razie zrezygnuję. Bo nie mam w sumie czasu.
Tak, no oczywiście mój dom jest cały pusty, nie licząc teleportu na dole. Okej, okay. Chyba muszę się jeszcze nauczyć chodzić po własnym mieszkaniu. Dobrze. Ogarniemy to oczywiście, ale później. Teraz sprawa bestii z Archolos jest ważniejsza. Silbach. Miejmy nadzieję, że upolujemy tę bestię. Miejmy nadzieję, że ona w ogóle istnieje. Niestety jestem za... To co się tak gapisz na mnie, chłopie? Okej, okay, farmerka. Nic ciekawego. Ty też pewnie przybyłeś tu na polowanie, prawda? Cała reszta czeka już u góry. Okej, okay, dzięki za info. W końcu jesteśmy w komplecie. Trzymaj, Marvin. Odebrałem twój róg. Każdy z nas otrzymał jeden. Mamy go użyć, gdy wypatrzymy bestię, albo będziemy w tarapatach. Wystarczy, że dmuchniesz odpowiednio mocno. Z pewnością nie trzeba tłumaczyć nikomu takich podstaw. W końcu jesteśmy profesjonalistami. Mamy załatwić sprawę, której ci nieudacznicy z wioski nie potrafili rozwiązać. Skoro wszyscy łowcy z wioski nie mogli sobie z tym poradzić, to musi być jakaś poważniejsza sprawa. Jak myślicie, co to może być? To musi być coś zupełnie innego. Moim zdaniem, to będzie po prostu jakiś wyrośnięty cieniostwór. A ja myślę, że to będzie młody czarny troll. Mówię wam, słyszałem kiedyś o tych bestiach. Podobno potrafią być większe od domu, a pięścią rozwalają całe skały. Tak czy inaczej, Gildia Kupiecka pokaże wam wszystkim, jak się załatwia takie sprawy. Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Nie zamierzam pić przed polowaniem. Daj spokój, chłopie! Mamy całą noc, żeby wytrzeźwieć. A to tylko butelka gorzałki. Chyba nie będziesz tak jak ten ważniak, który nawet nie chce z nami rozmawiać. Dobra, dajcie to piwo. Dobry pomysł. Za polowanie! Udanych łowów, panowie. Czas trochę wypocząć. Jutro czeka nas trudny dzień. Widzimy się jutro z samego rana na dole. Mhm. Jasne, czyli co? Musimy udać się spać. Ważne, jak to pewnie Nirka. Okej, Deadlow tutaj już zajął łóżko. Tutaj chyba będzie jakieś wolne dla mnie. Dokładnie. Dobra. No to co? Idziemy na dół. Ciekawi mnie ta bestia z Archolos. Jesteś wreszcie! A ja już martwiłem się, że będę musiał iść cię budzić. Wszyscy już dawno wyruszyli. Spałeś prawie do południa. Żaden jeszcze nie wrócił z trofeum, więc wciąż masz szansę. Powodzenia, Marvin! Lutz opuścił Silbach. Chwała Adanosowi! Nic do chłopaka nie mam, ale będzie chociaż odrobinę spokoju w wiosce. Maczałeś w tym palce? Powiedzmy, tylko się nie wygadaj. Chłopie, wyprawiłbym ci biesiadę na mój koszt, gdyby nam nie zagrażali orkowie. Nie ma w życiu nic cenniejszego niż święty spokój. Zapamiętaj to sobie. Dobra, bo my mamy teraz inne zadanie. Bestia z Archolos. Cholera, nie wiem jak to do tego doszło, ale wyjątkowo spałem dłużej niż planowałem. Jeśli chcę mieć jakiekolwiek szanse na upolowanie bestii, muszę się pospieszyć i pobiec do lasu na północ od wioski. Tylko jak to się stało, że spałem tak długo? Ktoś mi czegoś dosypał? Nieważne, potem będę o tym myślał. Na północ od wioski, tak? Na północ. Czyli tam. My już oczywiście buszowaliśmy w tym lesie. Nic już tam nie ma. Ale no dobrze, pewnie teraz się coś tam nowego pojawi.
Raczej bez problemów. Się tam będę przejmowała. Oczywiście my już się tego lasu nie boimy. To są te ogniste ścierwojady. I wargi. No ale dobra, wargi to tam elo. Witam. Dobra. To co, wchodzimy dalej. No i co? My już oczywiście byliśmy tutaj wszędzie w tym lesie. Co prawda mogło się pojawić coś nowego. Ale nie sądzę, żeby było jakoś nie wiadomo jak źle. Parę roślin pozostawiałam. No proszę, tu jest jakaś jaskinia. W której na 1000% nie byłam. Tylko jak tam wejść? No podejrzewam, że to tam. Bo tutaj raczej już nigdzie niczego więcej nie znajdę. Tu już byliśmy, tutaj był czarny niedźwiedź oczywiście. Dokładnie. Tylko tamta jaskinia, ale jak się tam dostać na górę? To jest dopiero pytanie. No tutaj widzę, że nie masz żadnego zagrożenia. No dobrze. Bestia musiała tutaj być. Albo wiem, gdzie będzie. Cholera, to jeden z łowców. Od zwłok prowadzą jakieś ślady krwi. To Rudy. Róg. Okej, może to być tutaj, bo tutaj były drzwi zamknięte. Było, że tego nie da się otworzyć niby. Więc być może bestia jest tutaj. Okej, jest otwarte. Marvin, to ty? Gerke, co się stało? Trudno powiedzieć. Wszystko stało się tak szybko. Coś zaszło nas od tyłu. Zanim się obejrzałem, leżałem już na ziemi, cały we krwi. A chwilę później padł obok mnie Rudy. Mogę ci jakoś pomóc? Dorwij ją w moim imieniu, przyjacielu. O kurde. No, tego to się nie spodziewałam. Wcześniej nie mogłam tutaj wejść. Weszłam sobie tutaj na kodach, żeby zobaczyć, czy coś tu jest. Nie wiem, gdzie ona może być, ale nie wiem, jak się tam dostać. Tutaj jest jeszcze ta śmieszna dolinka. Łowcy najwyraźniej próbowali się wspomóc jakąś magią. Okej, nie mogę tego pozbierać. Dobra, widzę, że ciekawie się nam robi. Ale wiemy, że na pewno coś tu łazi. Martwy ścierwojad. No tutaj jest ta dolinka oczywiście. Ale tutaj niczego nie ma.
może tutaj? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mułowy mirt. Ciekawe. No, trochę creepy klimacik. No, oblazłem już cały ten las. Nie powinienem teraz opuszczać lasu. No, oczywiście, że nie, Marvin. No, po tej stronie raczej też niczego nie znajdziemy. Słyszałam róg. Chyba stąd. Tam jakieś ciało już też widzę. Odgłos się urwał, mam nadzieję, że nie oznacza to najgorszego. Tutaj jest ciało. Alan. Alan trzyma zaciśnięty róg w ręku. Umarł dmiąc. Nie mogę ran sprawdzić? Co z nim? Spóźniliśmy się? Niestety, Alan nie żyje. To cholerstwo jest bardziej przebiegłe niż myślałem. Specjalnie postarała się, żeby nas wszystkich rozdzielić. Tylko na moment straciłem z oczu tego chłopaka, a później usłyszałem róg. Resztę już sam znasz. Widzisz tę grotę? Na skalę widać odrapania od pazurów. To musi być cholernie zwinne zwierzę, skoro udało mu się tam wspiąć. W końcu jest w miejscu, skąd nie może uciec. Czas pozbyć się tego plugastwa. Jak mamy się tam dostać? Podsadzisz mnie do góry, a później ja pomogę ci się wspiąć. Nie mamy innego wyboru. Musimy działać szybko. A co z nagrodą? Naprawdę myślisz teraz o nagrodzie? Jak dla mnie, to możesz ją nawet zatrzymać. Dla mnie to bardziej sprawa osobista. Nie pozwolę sobie, by po wyspie krążyło coś, czego jeszcze nie upolowałem. No dobra. Ruszajmy. Okej. No, w ogóle mogę cię okraść. Cześć. Tak jak myślałam, tutaj będzie to miejsce. Zastanawiałam się, jak tutaj wejść. No i już mamy odpowiedź. Ciekawie mi, co to może być. Widzę zębacza jakiegoś. Opancerzony brzytwiak. Będzie wzywał posiłki, rozumiem. No chodź. Dobra. O, fuck. Dobra, ale nie jesteś trudny wcale. Bestia z Archolos. Nic jej nie ma w ogóle. Deadlow? Myślałem, że już nigdy nie padnie. Masz rację. Twarda sztuka, ale najważniejsze, że w końcu jest już po wszystkim. Musimy zaciągnąć to truchło do wioski. Ale sami raczej nie damy sobie rady. Czemu ta bestia miała na sobie jakieś fragmenty pancerza? Nie mam pojęcia. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to orkowie. Chłopcy z frontu często mówią, że wykorzystują przeróżne zwierzęta do walki. Może to jakiś nieudany eksperyment. Sam nie wiem.
Myślę, że najlepiej będzie zachować to dla siebie. Ubicie bestii miało uspokoić mieszkańców. Informacja, że mogła ona należeć do orków, jedynie pogorszy sytuację. Pobiegnę do wioski po pomoc. Dobrze. Zostanę tu na wszelki wypadek. Tylko się pośpiesz. To ostatnie miejsce, w którym chciałbym spędzić więcej czasu. No dobra, chociaż wydaje mi się, że to jest głupi pomysł. Coś jeszcze jest w tym leżu? Runa mocy. Co to jest? Jak to wygląda? Ej! To jest jakiś przedmiot taki... zwykły? Runa mocy. Co ja podniosłam? Może jakiś amulet? Raczej nie. Może jakaś książka? Nie mam pojęcia. Nic tu nie ma. Najgorsze jest to, że nic nawet nie można z niego wyciągnąć. Dobra, po pomoc, tak? Ale do kogo mamy biec? Jeszcze zanim zejdę. Korzeń leczniczy. Okej, okay, czyli tak po prostu musimy udać się do wioski. No dobra. To co? Może... zagadamy pierwszego lepszego wartownika. Zobaczmy. Jest Ramsay. Jak? Polowanie udane? Nie widzę trofeum. Bestia nie żyje. Przyszedłem po kogoś, kto pomoże ją dotargać. Wspaniale, wiedziałem, że uda wam się rozwiązać ten problem. Odpowiedni ludzie do odpowiedniej roboty, zawsze to powtarzam. Deadlow czeka w jaskini, prosto na północ od miejsca, w którym teraz jesteśmy. Słyszeliście? Ruchy! Chcę mieć wywieszone truchło tego potwora jeszcze dzisiaj. Gratuluję, spisałeś się wspaniale. Kto by pomyślał, że równie dobrze radzisz sobie z polowaniem, co z gadaniem? Może mu powiemy, co? Jest jeszcze coś. Spokojnie, omówimy sobie wszystko, gdy już ochłoniesz. Chodźmy do karczmy, zasłużyłeś sobie na chwilę odpoczynku. Rozkażę Albinowi przygotować wielką ucztę na cześć wszystkich łowców. Przywrócenie wiosce bezpieczeństwa trzeba opić. Ale ty wiesz, chłopie, że większość z nich to nie żyje. Chyba nie wiesz o tym. No dobra. Mówi się trudno. Tak naprawdę to tylko Deathlow przeżył. Smutna sprawa, że jedyne co mogliśmy zrobić na przykład z Rudim, to to, żeby iść z nim polować na bestię i on i tak ginie. To trochę słabe jest. Idź do Bastiana i powiedz mu, że pijesz dzisiaj na mój koszt. Ja muszę się jeszcze rozmówić z Albinem odnośnie ostatnich przygotowań. No dobrze. Ramsay powiedział, że mogę pić na jego koszt. Siadaj. Reszta krząta się z przygotowaniami do biesiady, ale ja chętnie posłucham opowieści o tej bestii z pierwszej ręki. Ale będzie kacyk? Szanowny Ramsay kazał mi przekazać, że uczta jest już gotowa. Będzie oczekiwał cię w swoim domu. No dobra, bestia z Archolos. Ramsay czeka na mnie w swojej posiadłości w Silbach. No dobrze.
Ciekawe, gdzie jest ten Gris. Cholera wie. Nie zdziwiłoby mnie to. No dobrze. To chyba tutaj, no nie? Nie pomyliłam się. Chyba, że jest gdzieś jeszcze indziej posiadłość. Okej. Okay. Deathlow w ogóle. Hej. Cześć. Ulryk aż przyszedł. Czy ja mogę z kimś tutaj porozmawiać? Czy się coś zepsuło? O, ciebie jeszcze nie okradłam. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by podziękować tym dwóm śmiałkom stawienia czoła najgroźniejszemu monstrum, jakie kiedykolwiek widziała ta wioska. Dzięki swojej odwadze i umiejętnościom zgładzili potwora, którego truchło możecie oglądać przed moją posiadłością. Silbach jest znowu bezpieczne. Zgodnie z obietnicą przekazuję wam specjalną nagrodę z osobistego skarbca. Bronie, które otrzymaliście, należały do mojego rodu od wieków. Należą się wam, jako obrońcom ziemi moich przodków. Od tego momentu jesteście bohaterami wioski Silbach. Nie zapominajmy też o wszystkich, którzy polegli, próbując zgładzić bestię. Wznieśmy kielichy za wszystkich dzielnych śmiałków Archolos. Zdrowie pogromców bestii! Deathlow? Musimy powiedzieć wszystkim prawdę o bestii. Może niepotrzebnie ci wspomniałem o moich przemyśleniach. Nie mamy pojęcia, co to mogło być. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Bestia nie żyje. Nawet jeśli kiedykolwiek miałaby się pojawić kolejna, to znamy już jej słabe punkty. Z pewnością sobie poradzimy. Czasy są ciężkie. Dajmy im chociaż chwilkę nacieszyć się spokojem w ich własnych domach. No coś w tym jest. Co się wydarzyło rano? Nie pojawiłeś się na zbiórce i wszyscy uznali, że po prostu przesadziłeś ostatniej nocy z alkoholem. Lokwar odprawił modły do Adanosa, a my rozdzieliliśmy się i ruszyliśmy do lasu. Masz pomysł, kto mógł próbować mnie uśpić przed polowaniem? Nie chciałem tego wspominać, bo o zmarłych staram się mówić dobrze albo wcale. Ale słyszałem, jak ci dwaj łowcy z gildii kupieckiej szeptali coś o pozbyciu się konkurencji. Domyślasz się teraz, dlaczego wolałem trzymać ich na oku i nie pić z nimi alkoholu. Założę się, że w ostatniej chwili, gdy próbowali uciekać i chować się przed nieuchronną śmiercią, pożałowali, że nie było z nimi jeszcze jednego zdolnego myśliwego. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pamiętaj jednak, że nie będę cię no uczył. No jasne, wiemy. Oczywiście pod warunkiem, że znasz podstawy. Wyrywanie zębów, pazurów. Mhm. Nauczysz? Oczywiście widzisz? Nic mnie już nie nauczysz. Dobra, uczysz też zręczności łuków oraz uczarstwa. Może powinieneś spróbować zbożowej starki. Słyszałem, że Marta często ją sprzedaje. To z pewnością pomoże ci się odprężyć. Okej. Okay. Zbożowa starka, ciekawie. No i co? Zadanie się wykonało, rozumiem. Jak najbardziej. Co jest? I pomyśleć, że taki potwór krążył pod samym miastem. Wspaniałe polowanie. Masz zadatki na wilczego syna. Ach, wiem, dziękuję bardzo. Niech Adanos da ukojenie poległym. Mamy jeszcze ekspa za pogadanie z najważniejszymi osobistościami. Może teraz będą liczyli sobie mniej złota za dostawy z wioski. Być może. Albym tutaj widzę, że chleje. Co jest? Od samego początku, gdy przybyłeś do wioski, wiedziałem, że osiągniesz wielkie rzeczy. Okej, dziękuję bardzo. Z Detlowem już rozmawiałam, Leon.
Dobrze wiedzieć, że nasza wyspa jest teraz bezpieczniejsza. Gdyby nie Myrtańczycy, to Ulryk i jego ludzie już dawno zadbaliby tu o porządek. Mhm, jasne. Ta bestia mogła należeć do orków. Ciszej. Detlof powiedział mi o swoich przypuszczeniach i doskonale wiem, że to nic potwierdzonego. Mieszkańcy Silbach już dostatecznie długo żyli w strachu. Zasłużyli na chwilę spokoju. Bardzo cię proszę, byś nie rozsiewał takich niedorzecznych pogłosek. Masz, wypij trochę wina i się odpręcz. Najgorsze już za nami. No dobrze. Każdemu jest ciężko. Co? Jestem zajęta. No jasno, że jesteś zajęta. No dobra, to chyba pogadaliśmy już ze wszystkimi. Z kim mogłam. Okej, niby przed chatą miała być te trupu, ale nie widzę nigdzie. No i co? Mamy teraz chyba inne rzeczy do roboty. Hej! O, ciebie też jeszcze nie okradłam, ciekawie. To co? Jak tam z tymi zadaniami jesteśmy? W służbie jego królewskiej mości nie zaznasz spokoju. To są dwa zadania, które mamy do zrobienia. Ale, która jest godzina? 20:34. Wiecie co? Przenieśmy się do miasta jeszcze na szybko. Ponieważ... O matko boska, gdzie ja znalazłam? Bo... Może jeszcze uda nam się dorwać te hieny cmentarne na tym cmentarzu. I byśmy mieli zlecenie z głowy. Więc no nie omieszkam tego zrobić. Wybrać lokację. Kapliczka Inosa w mieście. I teraz tak, żeby nie strzelić sobie gafy, pójdziemy sobie pod klasztor, pod kościół bardziej chyba. I nosa. Trudno mi w to uwierzyć. I miejmy nadzieję, że znajdziemy te hieny cmentarne tutaj. Powinni być. Warto się będzie przejść. Dalej mogę odkopać ten grób. To jest grabarz, rozumiem. Tak. O, generał Subli, mam jego dziennik. I co? Żadnych tych? Żadnych hien? Mogę zaczekać do północy na przykład? Mogę. Teraz cię załatwię. Mam cię. O kurwa, nie mam was. O Jezus. Ała. Odłóż broń. No proszę, jednak można. Jednak kusznicy się trafili. Nie myślałam, że kuszników znajdę. Myślałam bardziej, że będą ludzie po prostu z bronią. No dobra. Odłóż broń! Możesz... Marvin. No... To nie są oczywiście wszyscy. Jeszcze grabarz mnie leje, dobra. Eluwa. Lepiej. Dobra, ale to chyba nie są wszystkie hieny cmentarne. Natomiast no... Dużo udało się ich pokonać, więc... Mogę? Pan grabarz niestety też dostał przez łeb.
Dobra, ale to nie są wszystkie hieny. Tutaj już nikogo nie ma. Akurat musimy kończyć odcinek, ale to za chwilę. Mi się zaliczył ten list gończy? Czy nie? W teorii jeszcze powinna być tutaj jakaś hiena, bo mi się to nie zaliczyło. Niczego tu nie znajdę. No ale przecież to już są wszyscy. Nic tu nie ma. Już nikogo więcej tutaj nie było. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Chyba, że oni na przykład będą przechodzić parę nocy z rzędu. Nie ma czego plądrować. No nie wiem. Weźmy zaczekajmy do drugiej północy. I sprawdzimy, czy się dalej pojawią. No, wydaje się, że nie. Ale jeszcze się przebiegnę. Nie ma czego plądrować. No ja wszystko już pozbierałam. Dobra, no czyli raczej już tutaj jest bezpiecznie. Weźmy do Oktawa jeszcze, spróbujmy oddać to zadanie. Zobaczymy, czy ono się zaliczy jakoś. Dobry panie, potrzebuję pomocy. 10 sztuk złota. O nic więcej nie proszę. Proszę, oto złoto. Jest pan taki miły. Spoczko, panie biedaczko. Dobra, do siedziby Straży Miejskiej tędy. Mam nadzieję, że to się naprawdę nie zbugowało. Ale no, zabiłam wszystkich, sami widzieliście. Było ich chyba 5. Tylko, że nie mam żadnego wpisu. Tylko, że żeby odebrać, to muszę się przekimać do rana. Także skorzystajmy z łóżka i spróbujmy oddać to. Wybacz, Roderich. Ale skorzystam. Dobra. Kochani mieszkańcy miasta Archolos. Poszukujecie pracy? No i co? Brakuje wam grosza? A może jakiś inny problem spędza wam sens powiem? Siup. Dołączcie do nas i zatrudnijcie się. Oktaw, czy ja mogę odebrać nagrodę? Przyszedł. Nie, nie mogę, zbugowało się. No dobrze, trudno. W takim razie musimy pamiętać o tym, że to jest jeszcze do zrobienia. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. W kolejnym, no mam jeszcze dwa zadania poboczne, jedno główne, no i listy gończe. Więc zobaczymy, czym się zajmiemy najpierw. Tak czy inaczej, trzymajcie się i cześć!